Szanowni Państwo, pozdrawiam bardzo serdecznie, szczęść Boże. W tym ostatnim dniu naszych adwentowych i radiowych rekolekcji stajemy już na progu Bożego Narodzenia, bo przecież dziś będzie już Wigilia, a więc ten niepowtarzalny czas, jaki Pan Bóg nam ofiaruje, Boża opatrzność, ale również ludzie, którzy chcą przeżywać ten dzień według tych Bożych zamiarów, Bożych wskazań, ale również i panującej i szlachetnej tradycji, która jest w Polsce. I dlatego bez trudu zauważymy, że zmniejszy się ruch na drogach, nawet te konieczne pozostają w pracy, tylko konieczne służby. I właśnie chciałem tych kilka myśli zbudować wokół tej prawdy, że jak dobrze jest być w domu. Być w domu, bo dom to miejsce, które jest dla człowieka bezpieczne, przyjazne. Zresztą tak też tłumaczymy tajemnicę Betlejemu. Tajemnica Betlejemu to tajemnica rodzącego się domu i rodziny. Betlechem to znaczy się przecież dom chleba. I myślę, że każdy człowiek ze względu na tajemnicę Bożego Słowa, które stało się ciałem, w jakiś sposób wchodzi w tę Bożą tajemnicę miłości, która go obejmuje przez Jezusa, który się rodzi w Betlejem. Widzimy też różne trudności życiowe, te, które wynikają z zagrożenia godności życia człowieka na różnych jego etapach, czego jako ludzie wierzący i ludzie myślący nie możemy nigdy lekceważyć, bo przecież przez tajemnicę wcielonego Słowa Bóg w Jezusie Chrystusie mówi nam, że nie ma nic ważniejszego jak ludzkie życie, którego nawet nie mamy tak prawa do końca oceniać, nawet gdy ono jest nieudane według ludzkich ocen, złe, bo przecież Pan Jezus mówi, że to Bóg jest sędzią żywych i umarłych. I dom wigilijny, dom to dom spotkania. Kiedyś mądry król Dawid miał tę myśl, aby zbudować dom dla Pana. Uczynił wszystko, aby taki dom zbudować, mianowicie świątynię jerozolimską, bo Arka Przymierza, ta największa świętość w narodzie wybranym, znajdowała się w namiocie. Właśnie pytanie jest, czy umiemy budować dom, czy jest on tylko miejscem odpoczynku, spożywanych posiłków, czy również jest miejscem wychowania, kształcenia charakterów, miejscem, za którym zatęsknimy. Bo są pokolenia ludzi, które tęskniły za domem i myślę, że dziś takich osób też nie brakuje. Niech więc ten dom rodzinny, polski dom, nie będzie namiotem, bo namiot to rzecz tymczasowa, ale niech to będzie dom, w którym będzie i pokój serca, i wzajemna życzliwość, a również z czasem i upływem lat niech będzie tym pięknym miejscem odniesienia, że tęsknię za domem rodzinnym, bo to było najpiękniejsze miejsce na świecie. I życzę Państwu i wszystkim, aby takie były polskie domy, aby takie były domy na ziemi świętokrzyskiej, w naszej diecezji i w naszym mieście. Szczęść Boże.